Cześć, z tej strony Zielona Małpa i witam Was na krótszym kanale. Dzisiaj kolejny odcinek z serii Traveler's Rest. Zapraszam. Generalnie była jakaś przerwa w odcinkach, bo ostatnio każdy dzień wydawał się dokładnie taki sam i postanowiłam, że zaczekam do jakiejś większej aktualizacji, która wprowadza jakieś nowe dynamiki albo jakieś nowe elementy do rozgrywki. I tak oto jestem tutaj, bo jest nowa aktualizacja, nowa wersja gry. Witaj w wersji 061 karczmarzu. Ostatnie czytanie mi nie idzie. Nowa wersja gry zawiera nowy system zatrudniania pracowników i nowy rodzaj pracownika. Ciekawe. Dodaliśmy też system zamówień do stołów, tacę na napoje oraz nowe systemy dla pokoi i dojrzewania trunków. Poza tym dodaliśmy encyklopedię, w której przypomnisz sobie sterowanie oraz podstawy mechaniki Traveler's Rest. Możesz dostać się do niej przez menu pauzy. Dziękujemy za granie, mamy nadzieję, że spodoba Ci się ta nowa wersja. Zmienił się system wynajmu pokoi. Będziesz teraz potrzebować recepcji ustawionej w jadalni, aby mogli zatrzymać się u Ciebie nowi goście. Możesz taką recepcję znaleźć na swoim ekwipunku albo w skrzyni na dostawy na zewnątrz. Ustaw ją w jadalni i zacznij wynajmować pokoje. I tak uczynię. Zobaczmy, co tu się zmieniło. Co tu się zmieniło? Tutaj mamy wszystkie te napoje, okej. Dobrze, rozumiem. Widzę, że zmieniły się też lekko grafiki poszczególnych alkoholi. Inaczej wygląda tutaj piwo Brown Ale, a inaczej wygląda piwo żytnie. Prawdopodobnie wszystkie inne też mają swoje jakieś nieco inne wyglądy. Okej. I teraz tam mi kilka rzeczy poznikało. Zobaczmy, czy możemy coś jeszcze tutaj wrzucić. Aha, to jest tylko jeden nalewak. Piwa pszenicznego. Okej, tu można jakiś kolor zmieniać. To mi nic nie mówi tak naprawdę. Weźmy zielony, mój ulubiony kolor. No dobra, tutaj to tak średnio wygląda, moim zdaniem. Teraz tak, zobaczmy w ekwipunku recepcja. Jaka duża ona jest? Taka. Damy ją tutaj. Potem może spróbuję się rozbudować w tę stronę i tam postawię tą recepcję, żeby to było takie, wiecie, tematycznie poustawiane. Dobra, budujemy. Ustawimy tutaj miotłę. Pouzupełniamy brakujące świece. Czy gdzieś jeszcze brakuje świec, czy tylko na tym jednym świeczniku? Chyba tylko na tym jednym świeczniku. Dobra. Okej, obczajmy w takim razie, jakie to nowe stanowisko jest. A no tak, i jeszcze czytałam, że dodali też pory roku. I właśnie mamy przepiękną jesień. To bardzo nam pasuje do naszej rzeczywistej, aktualnej pory roku. Przynajmniej jak ja to nagrywam. Co chciałam?
Zatrudnić pracownika. O, i mamy teraz poszczególne osoby, czyli możemy sobie wybrać pracownika w zależności od tego, czego potrzebujemy. I tak, mamy barmana. Zobaczmy, jakie mają atrybuty. Mamy Chloe Cook, 7 gwiazdek, 15 dolków, 85 miedziaków za godzinę, 6 wypijący, plus 6 do ceny serwowanych mało dojrzałych napojów, sommelier, plus 12 do ceny serwowanych win, mistrz browarnictwa, plus 8 do ceny serwowanych piw i niehigieniczny, minus 10 od reputacji za podane dania. Oj, przepraszam, ruszyłam się. Larry Adams, 10 gwiazdek, 15 dolków, 90 miedziaków za godzinę. I mamy... jakie mamy tutaj cechy? Miksolog, plus 16 do ceny serwowanych koktajli, czyli coś nam tutaj dochodzi. Popularny, plus 3 dodatkowych klientów ponad maksymalną pojemność tawerny, czyli będą czekać. Talent kulinarny, plus 6 do ceny serwowanych dań. I nieprzyjemna atmosfera, minus 10 od reputacji za wypełnione zamówienia. Następnie... Coś mi myszka lata niestety, nie wiem czemu. Dobra, następnie mamy Jamesa Wrighta, 8 gwiazdek, 17 dolków, 35 miedziaków za godzinę, czyli już troszeczkę drożej. I tak, ekspert od mocnych trunków, plus 8... procent do ceny serwowanych napojów destylowanych, mistrz grilla, plus 9% do ceny serwowanych dań z mięsem. Mi laser w myszce nie działa. Kacza mi myszka. Plus 6 do ceny serwowanych dań, talent kulinarny i minus barman nowicjusz, minus 25% od prędkości nalewania napojów z nalewaka. I Victoria Hill, 7 gwiazdek, najtańsza, bo 11 dolarów 20 miedziaków za godzinę i mamy tutaj zręczność, minus 30% od czasu serwowania napoju nalewaka, ranny ptaszek, plus 9% do ceny produktów serwowanych przed 4 po południu i powolny, minus 15% od prędkości poruszania się. Powiem wam szczerze, że najbardziej chyba przemawia do mnie Chloe Cook i to ją zatrudnimy. Następnie mamy kelnera. Jakie cechy mają kelnerzy? Jason Murphy, 10 gwiazdek, 13 dolarów 80 centów za godzinę, miedziaków za godzinę. Jeszcze jedna kolejka, plus 20% szans, że klienci zamówią napoje do stołu. Pedant, plus 8% do reputacji, kiedy w tawernie jest czysto. Geniusz sprzedaży, plus 12% szans na sprzedanie najdroższego produktu z menu. I prokrastynator nie zacznie sprzątać stołów, dopóki nie będzie na nich 3 brudnych talerzy. Czyli chyba też zmienia się system sprzątania, skoro tutaj nagle ilość brudnych talerzy ma znaczenie. Następnie mamy Charlotte Price, 16 srebrników, 40 miedziaków za godzinę, niedościgniony, plus 16% do prędkości poruszania się, mistrz browarnictwa, plus 8% do ceny serwowanych piw, popularny, plus 12 dodatkowych klientów ponad maksymalną pojemność tawerny i opieszały, dociera do pracy spóźniony o 40 minut. Grace Turner, 8 gwiazdek, 11 srebrników, 60 miedziaków za godzinę, surowy, 20% szans, że klienci nie pobrudzą stołu, 6 wypijący, plus 6 do ceny serwowanych mało dojrzałych napojów i nieprzyjemna atmosfera, to już było. George Morris, najtańszy z nich wszystkich, jeszcze jedna kolejka, to już było, pedant, to już było, z głową w chmurach, 5% szans, że nie pobierze opłaty za produkt. Powiem wam szczerze, najbardziej przemawia do mnie chyba Jason Murphy. Mimo, że jest trochę problem ze sprzątaniem, tak szczerze mówiąc. Wolę to niż mieć, wiecie, 40 minut opóźnienia we wszystkim. Ochroniarz. O, ochroniarz, czego nie było. Dobra.
Już jakby pomijając poszczególne postaci, zobaczmy sobie na cechy. Niedościgniony plus 24% do prędkości poruszania się, świeci przykładem, nie będzie nowych skarg od klientów przez 24 minuty od poprzedniej. Leniwy plus 50 szans, że zrobi sobie przerwę. Koleżeństwo plus 12 do reputacji za zamówienie zrealizowane przez pracowników. Minus 18 szans, że pracownicy wyjdą na przerwę, nadzorca i niecierpliwy. Plus 10 szans, że od razu przegoni niezadowolonego klienta. To póki co jest chyba najlepszy z nich wszystkich. Victoria Morgan. Minus 12 nadzorca, czyli minus 12% szans, że pracownicy wyjdą na przerwę. Niskie wynagrodzenie. Minus 15% od godzinowego wynagrodzenia pracownika. Niecierpliwy. Plus 10 szans, że od razu przegoni niezadowolonego klienta. I Sofia Butcher. Świeci przykładem, nie będzie nowych skarg przez 36 minut od poprzedniej, plus 12% do reputacji za zamówienia zrealizowane przez pracowników i ceniony. Biorę Daniela Williamsa. I pokojowy, czyli ten, kto sprząta i zajmuje się pokojami. I tu też mamy cztery propozycje. William Robinson, odkurzacz plus 20% do prędkości czyszczenia podłóg, abstynent plus 12% do ceny serwowanych napojów bezalkoholowych, odporny na zimno, 10% szans, że zapomni rozpalić w kominku. Isabel Gray, zrównoważony, minus 24% szans od minus 24% od utraty reputacji za ekstremalne temperatury, plus 20% szans za nieskorzystanie z przerw pracy, niesławny minus 5 od maksymalnej liczby gości. To już odpada ze względu na ilość gości. Charles Baker, skrupulatny minus 12% szans na plamy na podłodze, pedant plus 8% do reputacji, kiedy w tawernie jest czysto. Nastrojowe oświetlenie, minus 32% od utraty reputacji za ciemność. Dziurawe ręce, 5% szans na rozlanie napoju podczas nalewania. Ten póki co jest moim faworytem. Eric Miller, nocny Marek, plus 9% do ceny produktów serwowanej po czwartej po południu. Latarnik, 30% szans na niezużycie świecy w czasie jej wymiany. Nadgodziny, godziny pracy zaczynają się liczyć po 40 minutach i niehigieniczny minus 10% od reputacji za podane dania. Charles Baker, tak jak mówiłam, chyba najbardziej przypadł mi do gustu. Także nowi pracownicy zatrudnieni, dynie tutaj pięknie pasują do tego jesiennego klimatu, także zbiorę dynie. I wykopię trochę węgla. Ciekawe, czy jakby z tego, co tam czytałam w opisie na Steamie, to chyba zmienili tutaj tylko wizualnie, że są pory roku. Natomiast nadal nie ma to chyba większego znaczenia co do rozgrywki. Ale może to będzie miało znaczenie później. Pamiętam, że w Stardew Valley miało to ogromne znaczenie, bo każda pora roku miała swoje jakieś takie cechy, które poniekąd no, wymuszały przygotowanie się na kolejną porę roku, szczególnie na zimę. Dobra, i co tu jeszcze możemy zebrać? Papryki. Sprawdzę, czy mam jakieś nasiona. Mamy maliny, melona i pora. To tak, melon. I tutaj maliny. Zobaczę, czy moje... Patrzę, czy mogę biec, ale... Chyba nie mogę biec już. Muszę zobaczyć, czy zmienili coś też w tej kwestii.
No nie, tutaj też mnie jeszcze nic nie podejrzewało. Na pewno możemy zajrzeć do Boba i jego rodziny. A, czyli teraz muszę naciskać, żeby... Muszę trzymać, żeby biec. Tego wcześniej nie było, wystarczyło raz nacisnąć i się biegło. Aż się kliknęło znowu. A, i zabiłam indyka. I lecimy dalej. Zobaczyć, co tu się dzieje na farmie u Boba. Swoją drogą, to jak się teraz postać rusza tutaj, NPC, to wygląda trochę jak ci chyba TikTokerzy polscy, którzy właśnie są już znani na całym świecie z tego udawania NPC-tów. Holly, cześć, co słychać w tawernie? Jeśli czegoś potrzebujesz, porozmawiaj ze mną lub z Bazem. Bazem, przepraszam, Bob to golem. My, przedsiębiorcy, musimy się wspierać. Porozmawiamy. Violet. Violet ma obsesję na punkcie przygód, jest zupełnie jak jej ojciec w jej wieku. Wiem, że takie są już dzieci, ale nie mogę przestać się martwić. To już ta opcja dialogowa już chyba była. Idziemy jeszcze sprawdzić na dół do Boba. No nie będę zbierać teraz owoców, szkoda mi na to czasu. Przyjaciółka przyszła. Bob zawsze szuka dobre rzeczy do sklepu. Góra i las pełne pięknych rzeczy. Ma na sprzedaż tylko jajka. No dobra, wezmę je. Aha, i w ogóle zapomniałam otworzyć knajpę. Przez co chwilowo nie zarabiam. No kurczę. Tyle czasu zmarnować. Widać, że dawno nie grałam w grę. Dobrze, zerknijmy jeszcze tam na tą tajemniczą polankę. Czy coś tam się zmieniło? A nie pamiętam, który dzień dzisiaj jest, tygodnia. No cóż, jak już tu jesteśmy, to równie dobrze możemy pozbierać co nieco. I lecimy dalej. Dosłownie. No nie, tu się nic nie zmieniło. Jeszcze pobiegnę tam na górę do tych... do tej ekipy, która tam sobie siedzi na górze i zobaczymy, jak sytuacja wygląda u nich. Czy coś się tutaj u nich zmieniło, czy nie? Tu nie... Też nie. Idziemy sprawdzić, czy ten strażnik tam jeszcze stoi na straży, czy może już coś to tutaj odblokowali. Nie, strażnik nadal stoi. Więc tutaj nic nowego nie ma. Jeszcze tylko idźmy do tej kopalni zobaczyć. I tam chyba był jeszcze na górze most. W sumie na dole nie sprawdziłam, czy się nic nie odblokowało, ale to wiecie co? To akurat mogę sobie zostawić na następny odcinek. To sobie zostawię na następny odcinek, czyli pozwiedzanie, czy coś się nie zmieniło. Ja tymczasem zerknę, jak tu się mają moje zapasy, nie?
Dobra. Tu się też pewnie co nieco zmieniło. Nie, tu się nic nie zmieniło. Zrobimy rybę z cukinią, zieloną fasolą i cebulą. I tutaj tak samo, czyli rybę z cukinią, zieloną fasolą i cebulą. No i teraz mamy zróżnicowane poszczególne piwka. Każde wygląda inaczej. Cydr wygląda tak. Wylecimy po kolei. Amber Ale, Biscuit Ale, piwo czarne, koźlak, Brown Ale. Wygląda w sumie najbardziej jak to, jak wcześniej. Dipa, IPA, Lager, miód pitny, pięknie podany miód pitny. Mild Ale, Pale Ale, Pilsner, Porter, piwo żytnie, lager żytni, stout, piwo pszeniczne, lager pszeniczny. Wina się nie zmieniły i fermenty też się nie zmieniły, no i na końcu cydr. Pięknie to wygląda. Tu też się nic nie zmieniło. Zróbmy rum. Tu jakiś ser albo deska serów powstała. Zróbmy jeszcze jeden ser mozzarella. Okej. Oczywiście standardowo zabrakło nam wiadra z wodą. I zobaczmy, jak to działa. Widzę, że goście teraz siedzą i ktoś im nosi. No ale stoły generalnie są brudne. Więc chyba zmienimy je tego kelnera jednak. Jak wygląda kwestia jedzenia? Coś tam możemy dorzucić. Przynajmniej się pojawia tylko to, co możemy dodać, a nie, że mamy, wiecie, milion rzeczy do wyboru. No i tak się to dzieje. Bliżej przypatrzymy się temu w następnym odcinku, bo ja już niestety muszę dzisiaj kończyć, ale do zobaczenia w takim razie już niedługo i trzymajcie się i dajcie znać, co myślicie o tych nowościach wprowadzonych, czy wam się podobają, czy nie. Jeszcze wiem, że coś przy fermentacji tej takiej w piwnicy tam się coś zmieniło, ale to zostawię sobie też na następny odcinek. No dobra, to ja dziękuję bardzo i do zobaczenia następnym razem, pa!